Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to najmłodsze święto w historii naszego kraju, obchodzone od 2004 roku. Braniewianie jak co roku uczcili polską flagę podczas kilkunastominutowej uroczystości na placu w pobliżu Bazyliki Mniejszej. W obchodach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzysta Wojciech Pękalski oraz kilkudziesięciu braniewian. W samo południe nastąpiło uroczyste podniesienie flagi, a następnie krótkie przemówienie wygłosił przedstawiciel 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, radny Braniewa, porucznik Piotr Szpigiel. Biało-czerwona flaga zespoliła Polaków w walce w obronie granic Rzeczypospolitej i odbudowie kraju. W latach II wojny światowej i okupacji barwy narodowe były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym walczącego narodu. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze polscy walczyli na wszystkich frontach, na lądzie, morzu i w powietrzu. W dalszej części obchodów mieszkańcy wysłuchali kilku patriotycznych utworów. Barwy biała i czerwona po raz pierwszy nieoficjalnie zostały uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1792 roku. W tym dniu manifestujący byli przypasani biało-czerwonymi szarfami, kolory nawiązywały do herbu Królestwa Polskiego. Biały orzeł to jest wprowadzony został przez Przemysła II w 1295 roku i pierwsze chorągwie były właśnie z białym orłem na czerwonym tle. I stąd wynikają barwy biało-czerwone. Dlatego biały jest u góry, z tego względu, że orzeł jest tutaj ważniejszy. Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku. W prawie państwowym jej wygląd zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku. Od 2004 roku święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 2 maja.